Witam Państwa serdecznie na kanale Chrobry Szlak, Kamil Klimczak. Kolejna tutaj nasza rozmowa. Dzisiaj już jako, że zbliżamy się, wchodzimy w zasadzie w ten już ostatni okres przed świętami wielkanocnymi. To dzisiaj będzie taka rozmowa, którą niektórzy z Państwa mogą uznać za truizm, czy wręcz takie coś nudnego, niepotrzebnego. Aczkolwiek to, o czym już mówiliśmy w kilku programach, jak się sięgnie kilka tygodni czy miesięcy wstecz, mianowicie poziom wiedzy religijnej polskich katolików, no to jakby jednak można wysnuć wniosek, że jednak takie mówienie o sprawach dość prostych i oczywistych, mianowicie o tym, co to jest Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, Wielkanoc, no to jednak trzeba czasem przypominać, bo potem wiedza się zaciera i mamy różne tego objawy takie niezbyt ciekawe. A moim Państwa gościem ksiądz prałat Roman Kneblewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Serdecznie witam Pana, Panie Redaktorze, i wszystkich Państwa słuchających nas. Na początku standardowo przypominam o zostawianiu kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, wspieraniu także naszego kanału finansowo. No i tak jak powiedziałem, może być to truizm, ale zwłaszcza po tych latach, powiedzmy, covidowych, różnych dziwnych rzeczy, jakie się działy w naszym życiu, w Kościele, też część ludzi w ogóle straciła kontakt gdzieś tam z życiem Kościoła, to warto może przypomnieć, najpierw zaczynając od tego Triduum Paschalnego, w które wchodzimy teraz, czy jakie wydarzenia upamiętniają poszczególne dni, poszczególne ceremonie, no to może zaczynając od Wielkiego Czwartku. Wielki Czwartek to dwie msze, czyli msza krzyżma i msza wieczerzy pańskiej. Czym jest jedna, czym jest druga? Tak, może zacznę od tego, panie doktorze, że to, o czym mówimy truizmem, może być dla bardzo nielicznych. Niestety, to by było wspaniale, gdyby to był truizm. Niestety tak nie jest. Po prostu dla zdecydowana większość ludzi uważających siebie za katolików tutaj ciągle odkrywa Amerykę. Podstawowe, fundamentalne dla naszego życia prawdy, wiary, sprawy gdzieś tam są w oddali, w zawieszeniu, i dlatego nigdy nie zadość przypominać, wyjaśniać, powtarzać. Tak? To jest pierwsza rzecz. Teraz jeśli chodzi o to Triduum Sacrum, tak? To można by mówić bardzo dużo, dlatego że Wielki Czwartek, tak? Msza Święta, Krzyżma, to jest bardzo ważna rzecz, ale od tej strony przede wszystkim sakramentalnej. Tutaj jest święcenie w oleju krzyżma, święcenie oleju katechumenów, który w tej chwili jest właściwie bardzo rzadko, przynajmniej w modernie wykorzystywany, tak? No ja brałem zawsze olej katechumenów, jak chrzciłem w Starym Mycie, w katolickim, tak, no to w rzymskim mycie, no to wtedy tam się używa oleju katechumenów. No ale w każdym razie jest to też i ważne przypomnienie tego, czym żył Kościół w ciągu wieków i do czego powinniśmy wracać, tak? No jest to poza tym taka msza święta, gdzie kapłani danego kościoła lokalnego w łączności ze swoim biskupem gromadzą się. Jest to znak takiej jedności kapłańskiej, jedności kościoła. No ale przejdźmy do tej mszy świętej wieczerzy pańskiej. I tutaj
No, trzeba by wyraźnie powiedzieć, że zależy, jaką perspektywę przyjmiemy, tak? My przyjmujemy perspektywę taką doczesną oczywiście, no bo w doczesności tkwimy po same uszy. No i dla nas to jest, my jesteśmy uwarunkowani czasowo, tak? Więc najpierw Wielki Czwartek, potem Wielki Piątek, potem Wielka Sobota i Zmartwychwstanie Pańskie, tak? No tak to my postrzegamy, ale od strony, od tej drugiej strony, od strony pełni czasu, tej strony już po śmierci, no to wygląda zupełnie inaczej. Kiedyś tak, powiem taką ciekawostkę, kiedyś jeszcze będąc klerykiem w seminarium, słuchałem wykładu i tam ksiądz profesor jako absolutną rewelację ogłaszał coś takiego, że teraz ostatnie dociekania, ostatnie badania uczonych, teologów stwarzają taką sugestię, że właściwie to nie było po kolei, tylko śmierć Pana Jezusa na krzyżu, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, to był od tamtej strony Bożej tak naprawdę jeden akt. To się po prostu stało. Po naszemu, oczywiście w sekwencji, po kolei, ale po Bożemu jednocześnie, jako jeden akt zbawczy. Ja tak słuchając tego, co pomyślałem, no przecież ja do tego doszedłem na kontemplacji w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu u sióstr w kapliczce w Bydgoszczy kiedyś, tak na różańcu po prostu kontemplowałem tajemnice i do tego doszedłem, miałem taką myśl właśnie, że to tak właśnie wygląda, inaczej od strony ludzkiej, inaczej od strony Bożej. Więc to jest jedna sprawa. Następnie teraz no, Wielki Czwartek tam się po prostu po raz pierwszy w znaczeniu chronologicznym dokonała msza święta, ale w chronologicznym, tylko właśnie po naszemu, od tej naszej strony. Tak, no pierwszą mszę świętą w tym zasadniczym, ontologicznym znaczeniu, tak? Pan Jezus złożył na ołtarzu krzyża, Wielki Piątek. I krzyż jest pierwszym ołtarzem, na którym dokonała się Najświętsza Ofiara i każda inna msza święta jest powtórzeniem oraz uobecnieniem tej pierwszej i zarazem jedynej, tej Najświętszej Ofiary złożonej na krzyżu. No ale jak to? To w Wielki Czwartek nastąpiło powtórzenie tego, co dopiero w Wielki Piątek miało się dokonać? Owszem, dla człowieka to jest niemożliwe. My nie możemy powtórzyć czegoś, czy uobecnić czegoś, co ma się dopiero w przyszłości dokonać. Ale przecież dla Boga nie ma rzeczy takich niemożliwych. To nic trudnego dla Pana Boga. I tak się też stało. I w Wielki Czwartek to było, no się tak mądrze nazywa, antycypacja, tak? Czyli uprzedzające uobecnienie i powtórzenie tego, co miało się dokonać w Wielki Piątek. Oczywiście apostołowie nie mieli o tym zielonego pojęcia. Oni ani się nie wiedzieli, jak się zachować w tej sytuacji za bardzo, no bo i skąd mieli wiedzieć, tak? Ale Pan Jezus doskonale wiedział. No i jakby tego potwierdzeniem jest też to, że z kolei w Wielki Piątek mszy świętych się nie odprawia, bo to by było jakby, no to zdublowanie gestów, to też mi kiedyś tak trochę tłumaczono, że ponieważ to była pierwsza msza święta, no to właśnie dlatego się wtedy nie odprawia. Tak jest, dokładnie tak, 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 tak. No i to jest także
Najświętsza ofiara to jest jedna, jedyna i ona się po prostu gdziekolwiek się dokonuje, zawsze i wszędzie jest uowocnieniem i powtórzeniem tej jedynej. Tak, Wielki Czwartek to była, powtarzam, mądra nazwa, antycypacja, tak? Antycypacja Wielkiego Piątku, czyli jak gdyby uprzedzające uobecnienie i powtórzenie tego, co się miało dopiero dokonać. No i oczywiście, no, Pan Jezus doskonale wiedział, tak? I teraz takie, no tu bym się chciał też rozprawić z takimi poglądami, że no, a jak to tam, a dlaczego my mamy brać do ust i na kolanach komunię świętą, a czy apostołowie tak przyjmowali w wieczerniku? Apostołowie zielonego pojęcia nie mieli o tym, w czym uczestniczą, po pierwsze, tak? Ale no oni oczywiście w takiej pozycji półleżącej ucztowali, jak to wtedy było w zwyczaju. Znaczy, chyba że mamy w kościołach jakieś szeslągi poustawiać i na półleżącą uczestniczyć we mszy świętej, no to byłoby absurdalne, prawda? No nie o to chodzi zupełnie. Natomiast to, ten pogląd, ja walczę z tym cały czas, że no przecież Pan Jezus rozdawał, czyli dawał do ręki, a właśnie, że nie. A właśnie, że nie. Bo jest powiedziane, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Bierzcie, jest powiedziane. Gdzie jest powiedziane? W polskim tłumaczeniu, tak? Zbierzcie. A chociażby w mszale, w oryginale, w mszale, w formularzu mszy świętej jest mowa accipite et manducate. Extra omnes, tak? Accipite et manducate, czyli przyjmujcie i spożywajcie. Nie bierzcie tak, żeby tak brać ręką, tak? Tylko przyjmujcie. I jestem święcie przekonany, wszystko na to wskazuje, że Pan Jezus podawał swoje ciało i krew apostołom do ust bezpośrednio. Dlaczego? Skąd to moje przekonanie? Ponieważ był taki zwyczaj wówczas w tamtych czasach i w tamtych okolicach, że ktoś znaczny, ktoś, kogo uważano za mistrza, pana, nauczyciela, no tak był postrzegany Pan Jezus przez swoich uczniów apostołów, tak? No ktoś taki znaczny robił wielkie wyróżnienie, łaskę, jeżeli podawał właśnie jakieś kęs pokarmu, jakieś jedzenie bezpośrednio do ust. To był zaszczyt. I niewątpliwie Pan Jezus w ten sposób właśnie rozdawał swoje ciało i krew, bezpośrednio do ust podając. No zresztą przecież jak Judaszowi podał kęs chleba umaczany w sosie, no to co umaczany w sosie na rękę podawał? Na pewno nie tylko do ust, tak? I teraz jeszcze inne podam takie, może nie dowody, ale poszlaki, że w podobnych sytuacjach, ale w innych miejscach zupełnie, ale o zbliżonej pod tym względem kulturze, tak, też taka mentalność panowała. Na przykład, jak Hiszpanie z Cortezem tam podbijali Amerykę Łacińską, tam tych unieszkodliwiając tych ludożerców, kładąc kres ludobójstwu temu tam, prawda, gdzie jedni Indianie drugich tam bestialsko mordowali, to był prawdziwy Holokaust, tak? No i Hiszpanie jako katolicy położyli temu kres i chwała im za to. Ale jak to właśnie następowało, no to też Hiszpanie mieli za złe jakoś tam i reagowali, tak? Jak widzieli
tam Inków na przykład, tak, którzy na kolanach ze znużonymi oczami przyjmowali kęs potrawy, którą podawał im król Inka do ust bezpośrednio. Hiszpanom się wydawało, że to są kpiny z Komunii Świętej. To nie były kpiny z Komunii Świętej, tylko to był taki zwyczaj. To wielkim zaszczytem było, jak król komuś osobiście podawał pokarm, no i nawet nie wypadało inaczej niż bezpośrednio do ust. Drugi przykład, jeszcze za siermiężnej komuny jakoś tam udało się dwóm inżynierom z Polski, co było rzeczą nadzwyczajną, gdzieś tam na zasadzie wymiany wylądować w Afryce Północnej, tam coś takiego. No i oni zostali zaproszeni przez jakiegoś szejka na jakieś tam przyjęcie. No ale to nie był szejk taki tam naftowy, tak, z Kuwejtu, tylko to był taki szejk pustynny taki tam, no. I tam siedzą, tak, jest taka tam uczta, no i oni wiedzieli, że wielkim zaszczytem jest, jeśli ten szejk ulepi sam w swoich rękach pilaw, taką potrawę tamtejszą, i poda bezpośrednio do ust. No i teraz patrzą, a ten szejk tam ręce brudne, lepi i lepi, jakiś tam robal spada z włosów, tam też ulepił, tak? No tak, nie wiem, czy przesadzam, czy nie, ale mniej więcej jak to musiało wyglądać, no z wielkim obrzydzeniem na to patrzą i teraz jednemu podaje do ust, tak? A ten teraz, no, w akcie rozpaczy wyrobił swojego kolegę, no bo wziął do rąk ten pilaw, klęknął przed kolegą i mówi, ty jesteś godniejszy, i wrzucił do ust, tak? No ale po co o tym mówię? Po to, żebyśmy zrozumieli, jak wielkie znaczenie na tamtych terenach, w różnej zresztą szerokości geograficznej, tak, czy tam długości geograficznej, miało to, że ktoś znaczny podawał pokarm bezpośrednio do ust. I dlatego nie mówmy byle czego tam jakiegoś takiego, że no przecież Pan Jezus mówił, bierzcie i jedzcie, i apostołowie brali do rąk, a wcale nieprawda. Douczmy się trochę, zrozummy i wtedy pojmiemy, dlaczego jest tak, a nie inaczej, tak? No więc to była taka glosa, ale uważam, że bardzo przydatna, no warto to wiedzieć po prostu. No to jest, myślę, do tyle istotne, że właśnie wielu sformułowań, nawet to tak zwane błędy, jak to się mówi w internecie, solenia skryptury, biorą się z tego, że nie znamy tego kontekstu kulturowego. No nie, no tak, oczywiście tam sola. To jest sola skryptura, to jest taki, nie wiem, totalna bzdura, tak? No nie, nieprawda. To jest w ogóle absolutne nieporozumienie, bo to jest twierdzenie, że wszystko musi być w Piśmie Świętym, że nic, co poza Biblią nie jest ważne, to jest przede wszystkim antybiblijne. Bo w samym Piśmie Świętym jest mowa o tym, że przyjdzie Duch Święty, resztę dopowie, wszystkiego teraz znieść nie możecie, tak? I przecież w Piśmie Świętym jest opisany w Dziejach Apostolskich pierwszy Sobór Jerozolimski. No i to przecież postanowienia tego pierwszego Soboru Jerozolimskiego zostały zaakceptowane, uznane, mają sankcję biblijną, tak, to jest w Piśmie Świętym, no ale przecież pierwszy Sobór Jerozolimski nie był ostatnim. Potem były kolejne sobory, których już nie ma opisanych na kartach Pisma Świętego, ale są tak samo ważne, obowiązujące, tak? Więc to sola skryptura nie, no to jest tylko część objawienia, owszem, Pismo Święte, ale uzupełnione o tradycję. Jedno i drugie jest ważne oraz niezbędne dla naszego zbawienia.
i Pismo Święte, i tradycja. Bez tradycji, bez nauczania Kościoła, nasza percepcja Pisma Świętego może nas tylko sprowadzić na manowce, nic innego. Tak jak na manowce sprowadziła rozmaitej maści protestantów. No dokładnie, to jeszcze może przechodząc dalej, no to mamy Wielki, Wielki Piątek, o którym już powiedzieliśmy sobie parę słów, że nie odprawia się mszy świętej, dzień upamiętniający mękę, śmierć, dzień w zasadzie największej żałoby w liturgii Kościoła, no co właśnie jest przez to wyrażane i w ogóle i Wielki Czwartek i Wielki Piątek też obrosły u nas pewnego rodzaju taką pobożnością ludową, bo te dekoracje całe, czy ciemnicy, czy zwłaszcza grobów pańskich, no to czasem wręcz przechodzą do historii, często nawiązują do aktualnych wydarzeń. Tak. I tutaj ten Wielki Piątek, myślę, że on jest akurat dosyć zrozumiały, no zwłaszcza, chociaż ma bardzo unikalną formę ta liturgia, zwłaszcza te wielkie modlitwy, które często są no przedmiotem, zwłaszcza jeśli chodzi o te modlitwy w tradycyjnym rycie wielkopiątkowe, są no przedmiotem pewnego rodzaju kontrowersji. Co jest przedmiotem kontrowersji? No, no modlitwa chociażby o nawrócenie Żydów niejednokrotnie zmieniana przecież. To nie jest przedmiotem kontrowersji, tylko heretycy się upierają przy tym, że nie powinno się modlić o nawrócenie Żydów. To jest herezja. Powinno się, to wynika z wielkiego nakazu misyjnego, ze słów samego Pana Jezusa. Mamy święty obowiązek i Żydów, i Mahometan, i wszystkich innych nawracać, i heretyków, i schizmatyków. Tak? To jest wielki nakaz misyjny. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli mamy nauczać wszystkich w imię Przenajświętszej Trójcy. To nie jest tak, że tam o, jest jeden Bóg, tak? O, i wszyscy jesteśmy monoteistami i Żydzi i Mahometanie i tam cieszmy się, hurra, będziemy się poklepywać po ramieniu, tańczyć, może jakieś tamburino jeszcze, clap your hands w koło ołtarza, wy głupy. Nie, wcale nie. To jest, my wierzymy w Przenajświętszą Trójcę. Nasza wiara jest wiarą w Jezusa Chrystusa. Zatem te religie, które powstały z nienawiści do Chrystusa i w opozycji do chrześcijaństwa, jak ten rabiniczno-talmudyczny judaizm czy islam, no nie mają absolutnie prawa bytu. Tych wszystkich Żydów współczesnych i islamistów mamy święty obowiązek nawracać. I niech nikt mi nie ma czelności mówić inaczej po prostu. Sprzeciwia się samemu Panu Jezusowi. No to też ważne. To może ja bym jeszcze przeszedł, bo tu tak też trochę czas goni. Wielka Sobota. To zawsze ja ze swoich tych wspomnień zawsze mówię, że no niestety są niektóre nadsakramenty i tym nadsakramentem jest u nas w Polsce ten sakrament święconki. Wszyscy idą ze święconką, a na ob... Najważniejsze dwa sakramenty w roku to jest święconka i popiół w środę popielcową. Tak? Tak. Właśnie porównanie frekwencji w parafiach na tak zwanej święconce, a na uroczystościach triduum ale czasem wypada. Z czego to wynika? To jest myślenie typu magicznego, tak? Magicznego. Religie naturalne się opierają na tej magii, tak? Bo ludzie od początku no, wiedzieli, że jest jakaś siła sprawcza wyższa, że jest Bóg czy bogowie, jak to sobie wyobrażali, jak nazywali, ale wiedzieli, że ten świat przez nas dostrzegalny, w którym tutaj żyjemy, poruszamy się, to nie jest wszystko, tak? No i teraz w
próbował sobie człowiek jakoś na swój sposób wyobrazić tamten świat, który jest ponad jego głową, tak? No, po jakiej linii szło rozumowanie, tak? Że no, tamta rzeczywistość tajemnicza ponad naszymi głowami jest dla nas niezrozumiała. To jest tajemnica, to jest niezrozumiałe dla nas. No, czyli żeby się dogadać z tym Bogiem, czy z tymi bóstwami, które są dla nas niezrozumiałe, to trzeba też w sposób niezrozumiały coś tam mamrotać, jakieś zaklęcia wypowiadać, powygłupiać się i w ten sposób się dogadamy. Tak? No to jest oczywiście naiwne myślenie. No ale to legło u podstaw tego, że tam no, powstali szamani, którzy zaczęli tam się jakoś tam malować, ubierać w piórka, tańczyć coś tam, mówić jakimś niezrozumiałym językiem, no i tak to tam powiedzmy. A prawdziwa religia, chrześcijaństwo, czy no konkretnie katolicyzm, bo to jest prawdziwe chrześcijaństwo, polega na tym, że my po prostu ufamy Chrystusowi, ufamy Bogu. I to, co On powie, to przyjmujemy, a nie wydziwiamy po swojemu. Tak? Bo Pan Bóg nam się objawia, daje nam się poznać, na ile jesteśmy w stanie w tej chwili to zrozumieć i przyjąć. I tak jak mówiłem, nasza wiara jest wiarą w Jezusa Chrystusa, czyli my zawierzyliśmy Chrystusowi i wszystko, co Chrystus mówi, jak nas prowadzi, no to jest święte i za tym podążajmy. Jego słuchajmy, za nim podążajmy, jemu bądźmy tylko posłuszni. No i w ten sposób się zbawimy. I nasza wiara jest przy tym wiarą w Przenajświętszą Trójcę. To nie jest wiara tylko, podkreślam, nieskończoność w jedynego Boga. W jedynego Boga to i poganie, jeżeli niektórzy. Tak? Nie. W jedynego Boga wierzą Żydzi i Mahometanie i co z tego? Ale oni wierzą w fałszywego Boga. Takiego Boga nie ma, w jakiego oni wierzą. Bo prawdziwy Bóg jest Bogiem w Przenajświętszej Trójcy. No ja też myślę, że w ogóle jest tutaj pewnego rodzaju, powiedziałbym, zaburzenie w Wielką Sobotę, zwłaszcza już w tym rycie nowym, ponieważ no, poświęcenie pokarmów to już jest obrzęd jednak świąteczny. Natomiast Wielka Sobota jest nim, gdzie Pan Jezus spoczywa w grobie, a dopiero wieczorem są obrzędy, które już w zasadzie należą do niedzieli zmartwychwstania, te obrzędy Wigilii Wielkanocnej. No i tu to by się dało jakoś zrozumieć, gdyby ktoś to tłumaczył. Tylko ja mam wrażenie, jak ja pamiętam, że no tego się za bardzo nie tłumaczy, no bo po co? No ja w domu, na plebanii, święciłem pokarmy przed święconką po prostu. Przy stole świątecznym, tak? No ale to mogą sobie na to pozwolić, no ale nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Nie do wszystkich kapłan dotrze, żeby akurat jednocześnie w tym dniu rano poświęcić, tak? No i stąd ze względów praktycznych to się tak utarło. Mhm. No tak, ale tu właśnie należałoby o tym mówić, bo potem już wieczorem następują te uroczyste obrzędy ze święceniem ognia paschału i potem już mszą w zasadzie świąteczną. I to dopiero jest w zasadzie pora, no, można powiedzieć, że może nawet jeszcze te starsze ryty były bardziej fortunne, kiedy to odprawiano rano i już po tej mszy, która odbywała się. I w ogóle to sama Wigilia Paschalna została zepsuta niestety już za Piusa XII to się tak działo. Triduum paschalne zostało zepsute. Na przykład Exultet, no on jest piękny, ale sens ma tak naprawdę, jeżeli zrozumiemy, że to była modlitwa poświęcenia paschału. Dokładnie. Nie, i to na cześć, tylko to była modlitwa poświęcenia. Tak?
No i pięknie to brzmi, jak się śpiewa po łacinie, bo to jest melodia i wszystko jest dostosowane do tego języka właśnie sakralnego. Ale bo tam dużo by można mówić na ten temat. Odsyłam do źródeł po prostu. Kto się ciekawi, no niech poszuka, poszpera, posurfuje. Wszystko można znaleźć na ten temat. No tak to właśnie wygląda. No to może jeszcze, no i jakby też kwestia tej rezurekcji już samego obchodu zmartwychwstania, gdzie niegdzie jest Tak, to no sobota to wieczór, niedziela rano, o to też różne są spory się toczą. święte boje zupełnie niepotrzebnie, bo jedno, tak jak i drugie ma rację bytu, no, to jest Wielka Noc, a noc zaczyna się wieczorem, kończy się nad ranem, tak? No więc zarówno wieczorem można, znaczy późnym wieczorem, jak i wcześnie rano można tę rezurekcję odbyć, no bo trudno wymagać, żeby wszyscy w nocy obchodzili, tak? To też jest pewnego rodzaju archeologizm, że niektórzy mówią, a no tak, bo w starożytności to wszyscy czuwali z soboty na niedzielę, no ale to w starożytności. Tak. No nie, no. Tutaj akurat nie ma żadnych przeciwwskazań teologicznych, żeby czy w jeden, czy w drugi sposób tę rezurekcję obchodzić, tak? No i wspomniałem o tej właśnie pobożności ludowej, bo to właśnie też czy rezurekcja, czy tak jak już wspomniałem, te groby pańskie, to też wokół tego dużo zwyczajów narosło. Czasem mam wrażenie, że właśnie też te zwyczaje przewyższają głębię teologiczną w Tak, no rozumieniu. tutaj jedna rzecz jest bardzo istotna, żeby mi to nie uciekło, tak? Fatalnym błędem jest, jeśli na przykład kapłan robi procesję rezurekcyjną wieczorem, tak, na zakończenie Wigilii Paschalnej. I się cieszymy, śpiewamy Alleluja, prawda, i tak dalej. I potem Pan Jezus wędruje z powrotem do grobu, a następnego dnia rano z tego grobu go wydobywamy i znowu ogłaszamy światu, że jest martwy. No tak nie może być. To jest wielkie nieporozumienie. Pan Jezus nie zmartwychwstawał dwa razy, tylko raz. Więc jeżeli procesja rezurekcyjna jest po Wigilii Paschalnej, to należy już absolutnie pod żadnym pretekstem nie wracać z Panem Jezusem do grobu, bo on już zmartwychwstał. Więc w grobie go nie ma, grób jest pusty. Tylko umieścić w monstrancji na tronie, tam nad tabernakulum, tak? No i tak samo. Następnego dnia rano można jeszcze też, powiedzmy, odbyć tam jakąś procesję, ale to już nie będzie wtedy rezurekcja, bo Panie zmartwychwstał oczywiście. No, w każdym razie, jeżeli Pan Jezus zmartwychwstał, jeżeli zaśpiewaliśmy Alleluja, no to nie powinniśmy z powrotem tego Pana Jezusa tam gdzieś umieszczać w grobie, tak? Są pewne nadużycia takie, no. Ale No, nadużyć to stare powiedzenie mówi, co diecezja to herezja. Tak, złośliwie i prześmiewczo. Żeby może jakoś podsumować, bo no, mamy problem z Bożym Narodzeniem duży, z Wielkanocą zdaje się trochę mniejszy, jeszcze jeśli chodzi o komercjalizację świąt, chociaż no wiadomo, że czasem te zajączki potrafią się pojawiać na początku marca w marketach, ale to jednak, czy święta wielkanocne jednak się skuteczniej bronią niż Boże Narodzenie, jeśli chodzi na treść, no bo mniej więcej wszyscy wiedzą, no zmartwychwstanie, no przynajmniej wiadomo mniej więcej o co To się chodzi. wierzy, że Boże Narodzenie no, wytwarza taki klimat, taki, prawda, taki słodko-ckliwy, tak? No, tamte płatki śniegu, których może nie ma w aurze w tej chwili, bo różnie z tą pogodą teraz bywa, no ale na jakichś tam obrazkach, filmikach i tak dalej są, tak? Takie, no tak, to tak, nie znajduję za bardzo polskiego określenia, ale po niemiecku to by było takie wszystko gemütlich,
albo po fińsku ujutno. No i to taki klimat, jak to się mówi, czego no oczywiście z całego serca nienawidzę, magia świąt. No nie, no magia święta to nie jest nic magicznego, tak? No ale tak się ludzie dali nabrać i tak to ludziska przeżywają, jako jakieś takie bardzo płytkie, powierzchowne, nastrojowe, taka nastrojowość taka, tak? Jakieś tam kolędy, prawda, tam melodie i to, i tam, i obrazy takie, no, to jest wszystko takie przytulne, żewliwe jakieś, no nie wiadomo jak to jeszcze określić po prostu, tak? No i to sprzyja właśnie komercji, tak? Bo to jest granie na ludzkich uczuciach i w ten sposób się najlepiej sprzedaje rozmaite buble. No tak, to jest też dość istotne. Nie wiem, zastanawiam się, czy jeszcze jakiś wątek należałoby podnieść, czy... Myślę, że to wystarczy. Tak, myślę, że to wystarczy. Myślę, że takie podsumowanie syntetyczne, więc będziemy kończyć. Moim Państwa gościem był ksiądz prałat Roman Kleblewski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich Państwa. No i życzymy dobrego przeżycia Triduum i świąt wielkanocnych. Już tak się zaczyna te programy, w których takie życzenia będą się pojawiać. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Prosimy oczywiście standardowo udostępnienia, lajki, subskrypcje, komentarze, wsparcie kanału. I to tyle. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.